Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Wiedźmina Trójki. Jak widzicie, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Będziemy lecieć do garnizonu. Ale najpierw muszę zobaczyć jedną rzecz. Czego wam jeszcze trzeba? Jak ci się podobają nilfgardzkie rządy? Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A Temeri ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta, a teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. Bywaj. Co to, Alesio? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie. No to... lecim. Koteł na mnie nachikał. Oby słonko nam świeciło. Dobra, i płotka. Masz świerszcze? Gdzieś jeszcze połykasz? Jak brzmi o oku. Gości wuj, wychylisz ze mną kufelek? Cisza na morzu, cisza, przynajmniej cesarz Erdogana robił gacie. Ale jak to? Wiem, jak ci dali na posłuchu. Teraz woli. No to cudowna droga przed siebie. Piekielnik żmijooki. Ale ja nie mam oku z brzmi, tylko kota. Kota miał miał, a nie brzmi. Medalion drży to miejsce mocy. Tak, ale przyjdziemy sobie na to miejsce mocy. Wolniej. Chciałem przyjść zaraz, ale... ona chyba nie da nam spokoju. Jedyne. Upiór. No chodź, upiór, chodź.
nasze igły. Chyba za mocno. Myślałem, że gorzej pójdzie. Nie będziemy szukać szkoły żmii. Magia to miejsce mocy. O, znowu? To se odnowimy. Nie będziemy mieć na pewno. O. Chodź, płotka. Rusz się. Płotka, nie tak szybko. I lecimy do garnizonu. No cóż, sorki, ale musiałem. Staliście mi na drodze. No to dobra. Idziemy dalej. Pompuj, pompuj. Essek and oven. O, poziom. O tak. O, mieczy. Broń stalowa.
Okej. Dobra. To wtedy damy następne. Nie wiem, czemu nie mam moich ustawień, jeśli chodzi o mutageny. Ale to zobaczę. Okej. O co z tym chodzi? Prawdziwy Wedymin. Nie uwierzą mi bracia. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! Stój! Koltes Gryfenes Anwar. Hector? Dobra, my to idziemy do wieży. Żeby musieli zarekwirować część waszych zbiorów. A najpierw... Hasło? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swój towar. Pokaż mi swoje towary. Dobra, ale teraz tak. Tu. Tego nie potrzebuję, tego też nie. Tego również. To mi też niepotrzebne, ani to. Też nie. Nie, na razie schematu rzemieślnik będziemy brali. Bywaj. Bywaj. Ale za to możemy się przebrać. Lepszego. Na przeszpiegi czy w interesach? Pokaż mi swój towar. Ja zawsze tylko w interesach.
Więc co ty mi tu insynuujesz? Bywaj. Słonko nam świeciło. To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest temerczycy, wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. No, oczywiście. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No to umowa stoi. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Myszław. Dzięki. Es zund jak ten. No to tym akcentem będziemy dzisiejszy odcinek kończyć. Widzimy się w kolejnym i pewnie będziemy zaczynać polowanie na Gryfa. Pamiętajcie o łapce komentarzu i subskrypcji, jak wam się odcinek podobał. I zapraszam na inne serie, które również się pojawiają na kanale. Trzymajcie się. Cześć.